Ale są też ludzie, którzy, tak jak się wspomniał, jak to się nie wygrają, to będzie tej samej jednej rady. Ja myślę, że dla nas to jest takie ważne, żeby mieć jednak ten zdrowy rozsądek. Oczywiście są
słuchając nauki kościoła, bo tak, no przypomnę, jaka jest nauka kościoła, jest zarazem katolicki, kościoła katolickiego, jest zarazem nauczanie papieży, ale też takie zdrowe, czysto powiedziałbym, ludzkie spojrzenie na tę rzeczywistość, ten świecie natury, ten świecie przyrody, żeby nie dać się wieść tym, bo to, co ja też widziałem na przykład w Niemczech, no mam znajomych w niewielkiej parafii i tam pojawiła się pierwsza para dwóch panów i no, porozmawiam z rodzicami. No to mówili, że to był dla nich szok, kiedy się dowiedzieli, że syn ma taką skłonność i że przyprowadził do domu swojego partnera. Pytali się też, jak oni się powinni zachować, co powinni zrobić w takiej sytuacji. No to jest przez dorosły już człowiek ponad 30-letni i oni nie mogą mu teraz już nic zrobić. Widziałem straszny ból tych rodziców. Ja myślę, że to, co jest ważne u nas w Polsce, gdzie jeszcze te normy czy zachowania nie zostały tak zaburzone jak na Zachodzie, żeby jednak zdecydowanie reagować. I parafia kardynała Zwisza jest moim zdaniem bardzo ważna. Pierwsza wypowiedź pasterza też w Polsce, biskupa krakowskiego, i to bardzo ważnego biskupa, bo to świadka wielkiego pontyfikatu. Ja na Pawle myślę, że inni biskupi czy konferencja episkopatu też wypowie się na ten temat, bo musimy zaczekać na zadania konferencji episkopatu, ale nawet też taki czysto zdrowy rozsądek pokazuje nam wszystkim, że pożeni zostaliśmy jako mężczyzna i kobieta. I jeśli ktoś ma jakiś problem, to tym zresztą pisał już kiedyś kardynał Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, w takiej deklaracji z 1987 roku. Współczucie takiemu człowiekowi, nazwanie oczywiście po imieniu, czym jest ta skłonność, żeby nie było jakiegoś odbijania prawełna i mówienia, nic się nie stało, nic nie stało. Wiem, jak to w Polsce było przez kilka lat, aż będzie wylądowaliśmy w takim punkcie, że trzeba to wszystko odwracać teraz w drugą stronę. Ale też już pasterstwo o tym kardynał Ratzinger pisał. Ja spotkałem w Stanach Zjednoczonych homoseksual, taka grupa założona przez jednego franciszkanina i wiem, że takie grupy są też w Polsce. Żeby powiedzieć tym ludziom, że jeśli mają problem, to do takich grup wsparcia mogą pójść. Sami też wytłumaczą, co zrobić. No ja z takim bardzo głębokim wewnętrznym napięciem. Gdzieś też, że jest możliwy dla nich sakrament pokuty, jeśli przyrzekają zerwanie tych związków, czyli szczęśliwość w dziedzinie seksualnej. Bo to nie jest tak, że Kościół zostawia zupełnie tak, jak sugerowali ci, że to z tego wynika te więzi bez żadnej pomocy, ale Kościół podaje środki, pokazuje, jakie te środki są. I poza tymi środkami sakramentalnymi, sakrament pokuty, modlitwa czy udział w Eucharystii, wtedy, kiedy już jest ta szczęśliwość, to są też grupy wsparcia. Nie rozwiązuje się problemu przez kampanię medialną. No, ale to są metody, takie są metody działania, przyzwyczajania ludzi, nie do rozrabiania też naszej czujności, naszej świadomości. I to pewno nie było, no bo też były też takie filmy, w których pokazywano, że dwóch panów wychowuje dziecko czy dwie panie i że jest to piękne. No, nie wszystko można pokazać. Jak to w rzeczywistości wygląda, to mogą tylko ci powiedzieć, którzy popróbowali, potem nie wiedzieli, jak to się wyczyni. Tak, mężczyzn i niewiastę stworzyli. Tak. To są słowa i książka św. Jana Pawła II, jego całe nauczanie, tak, też do tego też możemy się odwoływać. Się ten powiedział Jana Pawła II, którego byliśmy świadkami w języku, ale to bogactwo, z którego dziś możemy korzystać. Dziękuję bardzo, księże profesorze, za pozdrawiam moich wszystkich słuchaczy. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był ksiądz profesor Jan Machniak, kierownik Katedry Duchowości Uniwersytetu Łotewskiego Jana Pawła II w Krakowie i proboszcz Parii Wszystkich Świętych w Krakowie. Jeden z Państwa gościem Radia Maria, Policja Kolejności Gdańska, Andrzej Melak, witam serdecznie, dzień dobrze. Panie Andrzeju, podkomisja do spraw wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej spotyka się dziś o 13, dlatego tak przed 13 telefonuję do Pana, żeby no, móc przeprowadzić rozmowę, spotyka się z rodzinami, więc i Pan z pewnością też będzie na tym spotkaniu. Czego się spodziewacie? Tak, oczywiście będę, spotkanie będzie na ulicy Puławskiej 4 o godzinie 13. Spodziewamy się uczciwych, wiarygodnych informacji, które przekaże nam komisja. Ale też no, nie, że wszystkich osób, tylko tych, które nie zostały poddane procedurze podczas śledztwa. No, w katastrofie ojcze, bo jak wiemy, przeprowadzono 9 ekshumacji. W 6 ekshumacjach okazało się, że były pomylone ciała i w miejscu, w którym rodzina składała kwiaty, modliła się na twoje bliskim, okazało się, że leżą tam zupełnie inne osoby, które także zginęły w Smoleńsku. A co charakterystyczne, jak wiemy z ich przecieków, o tych omyłkach Rosjanie poinformowali polską stronę już pół roku po zdarzeniu. A rząd pana Tuska trzymał i prokuratura te informacje przynajmniej półtora roku. Panie Andrzej, jak Pan odnosi się do sprawy, że podobno polscy eksperci, którzy w 2010 roku udali się do Rosji, nie przebadali braku 154, tak wynika z dokumentu, to pismo pochodzi z 2010 roku, został podpisany przez Stanisława Żykowskiego, ówczesnego przewodniczącego podkomisji technicznej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Dokument powstał po spotkaniu członków podkomisji z ekspertami, którzy mieli zbadać brak Tupolewa. Wynika z niego, że eksperci nie badali szczątków, ale też nie skontaktowali się z rosyjskim producentem samolotu, czy nawet zakładem, który go remontował. Wygląda na to, że o tym dokumencie wiedział premier Donald Tusk. Donald Tusk, bez wiedzy pana Donalda Tuska.
Panie Andrzeju, trwają też różnego rodzaju procesy. Wiem, że przed południem rozpoczęła się kolejna sprawa dotycząca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pana ministra Tomasza Arabskiego i czterem innym osobom oskarżonym o niedopełnienie obowiązków organizacji lotu do Smoleńska w 2010 roku. Sprawa trwa, też to oskarżenie, które złożyły w trybie prywatnym rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej, więc nie państwo, nie kwestia wyjaśnienia obrony własnego dobrego imienia, no, ale upominanie się o rodzinę prawdę. Dziękuję za rozmowę, czyli za chwilę spotkanie podkomisji do wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej z rodzinami, m.in. z panem, a jutro mamy spodziewać się chyba jakiejś pierwszej konferencji prasowej członków podkomisji. Rzecznika Ruchu Narodowego Robert Winnicki wskazuje, że przez rok Adam Bodnar zmienił urząd rzecznika rewolucji seksualnej.
seksualnej i marksizmu-kulturowego. Znaczy wyrażenie na jego zaangażowanie politycznego ku Trybunału Konstytucyjnego. Uzasadnienie wniosku przygotowane na bazie dokumentów Instytutu na Rzecz Kultury Kamień Prejuris. Jest tam mowa o szeregu przypadku, który pan Adam Bodnar, używając urzędu, łamie ślubowanie. W ślubowaniu tym jest zawarta wierność konstytucji, zawarta jest zasada bezsumności. Otóż pan Bodnar angażuje się na przykład w procesy cywilne przeciwko obywatelom, na rzecz organizacji homoseksualistów, transwestytów, różnej maści, organizacji promujących dewiacje seksualne. Pan Adam Bodnar angażuje się przeciwko prywatnym podmiotom, na przykład w sytuacji, w której drukarz w Łodzi nie chciał wydrukować ulotek. Takich przypadków można wymnożyć. Zostanie zaangażowany ideologicznie, również jestem zaangażowany ideologicznie w spór o Trybunał Konstytucyjny, w polityce polityczne. Poseł dodał, że teraz ważne jest, by uzbierać 35 podpisów parlamentarzystów pod wnioskiem, a następnie zebrać 3/5 większości sejmowej, aby odwołać rzecznika praw obywatelskich. Polityk poinformował, że jest wolna poparcia tej inicjatywy w PiS-ie. Nie wiadomo jednak, jak zachowa się klub Kukiz15. Żałosny teatr, jaki zafundowali w Strasburgu członkowie PO-PSL, powiedział europoseł EKR Mirosław Piotrowski, odnosząc się do rezolucji na temat sytuacji w Polsce. W trakcie dzisiejszych obrad Parlament Europejski przyjął dokument, w którym oceniono, że paraliż Trybunału Konstytucyjnego zagraża demokracji, prawom podstawowym oraz rządom prawa w Polsce. Rezolucję poparło 510 europosłów, a 160 było przeciw. 102 rezolucja Europarlamentu dotycząca Polski. Pierwsza została przyjęta w kwietniu i odnosiła się do sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Zarówno treść rezolucji, jak i debatę były zajmujące, ocenił na antenie Radia Maryja europoseł Mirosław Piotrowski. Głębsze dno. Otóż trzeba powiedzieć, że europosłanki, europosłowie z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego pozwalają rozgrywać sprawę polską w Strasburgu i w Brukseli przez inne osoby, dając im pożywkę, tym osobom, tym ludziom, którzy źle życzą naszemu krajowi. Przyjętym dziś dokumencie europosłowie odnoszą się też do innych spraw, które budzą zaniepokojenie części z nich. Chodzi o ustawę o mediach, o policji, o prokuraturze, kodeks postępowania karnego, a także plany zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej oraz kwestie zdrowia reprodukcyjnego kobiet. Parlament Europejski wyraża zaniepokojenie, że zmiany te przyjmowane są szybko i bez właściwych konsultacji. Kolejne sukcesy polskich sportowców podczas 15. paraolimpiady w Rio de Janeiro. W tenisie stołowym złoty medal zdobyła Natalia Partyka, to Partyka srebrna Paul Cooper, a brąz Karolina Pęk. Brązowy medal lekko atletyce w biegu na 400 metrów wywalczyła z kolei Barbara Niewiedzią. To prawdziwi herosi, tak o polskich paraolimpijczykach mówi Rafał Patera, dziennikarz sportowy. Dać taką inspirację i dać krótki podróż. Mówię o tych sportach, ach, nie mam całego planu, bo to właśnie mam całego planu. Pozwolili chwilę obecnie pisać. Herosi sądzili, że musieli najpierw odpocząć walkę o to, żeby uprawiać sport, ale odpoczynę na to, żeby w ogóle wrócić do normalnego życia. Natalia Partyka przypominam, ostatni mecz Majdżyska Paralimpijskich poczęła się w Sydney w tym roku. Wszystko robiła, tylko wolność. Partyk, czwarty złoty medal paralimpijski, wielki sukces, oczekiwał, że Natalia będzie wreszcie zwycięzcą Igrzysk Olimpijskich. Uczyła się tyle na szczycie, to jest naprawdę coś niesamowitego. Do tej pory w Rio de Janeiro polscy sportowcy zdobyli 20 medali, 4 złote, 9 srebrnych oraz 7 brązowych. W klasyfikacji plasują się na 14 miejscu, przodują Chiny, które dotychczas zdobyły 147 medali. I tą informację zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w rozmowach niedowarzanych podejmiemy temat sztuka komunikowania w mediach i życiu codziennym. Naszymi gośćmi będą wykładowcy i studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, m.in. pani dr Karolina Dziewulska-Siwek, pani dr Imelda Chłodna-Błas oraz pan dr Robert Grochowski. Początek spotkania na antenie Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Zaś Radio Maryja o 21.30. Piękna młodzież, mądra, o pięknym duchu, to piękna przyszłość. Niezwykle ważna w kształtowaniu nas jest modlitwa. To na modlitwie sam Pan Bóg spotyka się z nami i nas formuje. To Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział do nas. Chcę wam powiedzieć wszystkim, a zwłaszcza młodym, nie ustawajcie modlić. Trzeba zawsze się modlić, a nigdy nie ustawać, powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. Nie samym wiedzą żyje człowiek i nie samą doczesnością. I nie tylko przez zaspokajanie doczesnych, materialnych potrzeb, ambicji, pożądań. Człowiek jest człowiekiem. Nie samym wiedzą żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jeśli mamy żyć tym słowem, Bożym słowem, trzeba nie ustawać, modlić się. Prawdziwy Bóg jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Pragniemy, by On był bardziej kochany, dlatego młodzieży ofiarujemy nawiedzenia Najświętszego Sakramentu na każdy dzień miesiąca. Zapraszamy do apostolstwa wśród młodzieży, do dawania im w prezencie tych nawiedzeń. Dobrej młodzieży, pragnącej coś więcej, pragnącej kochać Pana Jezusa. Te nawiedzenia są darem tylko dla młodzieży. Starsi mogą sobie kupić. Wydaliśmy ich wiele tysięcy. Pan Jezus, który jest obecny w każdym tabernakulum świata, a często opuszczony, jak w ogrodzie oliwnym, samotny, czeka, byśmy go odwiedzali. I dziękując za Jego miłość, powiedzieli Mu o swojej do Niego miłości. Liturgią godzin, modlitwa popołudniowa, dziś przeżywamy święto podnoszenia Krzyża Świętego. Odejdziemy poszczególne części hymnu w tej wieczornej godzinie, w tonie czwartym. Hymn to na 506, wydanie skrócone, tutaj akurat nie podano, w naszym modlitewniku. Psalmy ze środy czwartego tygodnia w tonie czwartym są 918, wydanie skrócone 1111. Jest też dodatkowa antyfona przed pierwszym psalmem, jako jedyna antyfona i czytanie z pierwszego listu świętego Piotra. To jest wersja ze święta, są 1169 i modlitwa jak wietrzni w tonie czwartym są 1168, wydanie skrócone 1461. Kto będzie z nami modlił? Janina Kozmina. Witamy Panią serdecznie, szczęść Boże. Proszę. Boże, weź go wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. W tej przedwieczornej godzinie, gdy już jesteśmy znużeni, chcemy w pokornej modlitwie odnaleźć pokój i siłę. Pochyl się, Panie, nad nami, nad ludzkim trudem i pracą. Daj światło naszym pomysłom, a ręce uczeń sprawiedliwi. Wszystko, co teraz czynimy, niech będzie zgodne z Twą wolą. Pomóż nam Twoje królestwo budować serca człowieczych. Bądź pochwalony wszechmocny, jedyny w Trójcy Najświętszej. Ciebie niech światło,
krzyż Twój ratując Chrystę Odkupicielu. Opadam ów nasz w Ty umierając niweczyłeś śmierć naszą i zmartwychwstając przywróciłeś nam życie. Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie, zachować te Twoje ustawy. Wołam do Ciebie, a Ty mnie wydasz. Będę z trzech Twoich napomnień. Przechodzę o świecie i wołam. Opadam ufność w Twoich słowach. Budzą się moje oczy jeszcze przez świtem, aby rozważać Twoje słowa. Zawróci swej Panie, słuchaj głosu mego i daj mi życie zgodne z Twoim przykazaniem. Zbliżają się niegodziwi moich prześladowców. Ale chcę Pani nawet Twojego prawa. Jesteś blisko, Panie, i wszystkie Twoje przykazania są prawdą. Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Boże pomsty, Panie, Boże pomsty, ukaż się w blasku. Powstań Ty, który sądzisz ziemię, daj pysznym odpłatę. Pienić się i gadać bezczelnie, i chwalić się będą złoczyńcy. Mordują wdowę i przybysza, zabijają sieroty. Pomnijcie na to głupcy w narodzie, kiedy zmądrzejecie bezrozumni. Ten, co napomina ludy, nie będzie ich karał. Ten, który ludzi uczy mądrości. Dane są Panu ludzkie myśli. Wierzę w tą mądrość. Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, i pouczasz swoim prawem. Aby udać wytchnienie w ludzie szczęśliwych, jak nieszczęśliwych, zanim lud wykopiał postępowanie. Pan nie odpycha swojego ludu i nie porzuca swojego dziedzictwa. On się odpoczy do sprawiedliwości. Pójdę za nim wszystkie ludzie prawego serca. Kto wystąpi w mojej obronie przeciw niegodziwcom? Kto mnie od złoczyńców zasłoni? Gdyby Pan nie udzielił pomocy, szybko by moja dusza zamieszkała w krainie milczenia. A kiedy myślę, moja nuka się chwieje. Wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie. Gdy w moim sercu mnożą się niepokoje, Twoja pociecha orzeźwia mój duch i duszę. Czy może się sprzymierzyć z Tobą Trybunał Bezprawia, który wbrew prawu sprowadza nieszczęście? Chociaż Ci chwilę na życie sprawiedliwego i chociaż krew niewinną potędzią. Na pewno Pan będzie moją obroną, a Bóg mój skałą ucieczki. A tamtym za ich niegodziwość zapłaci i własna złość ich zgubi. Nasz Pan Bóg im zgubę zgotuje. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przez krzyż Twój ratując Chrystę Odkupicielu, Ty umierając niweczyłeś śmierć naszą i zmartwychwstając przywróciłeś nam życie. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. Krzyża zajaśnieje na niebie. Kiedy Pan przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Sprawa, byśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, mogli otrzymać jej owoce w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego.